Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałbym podjąć temat kosztów paliwa samochodu spalinowego oraz kosztów ładowania samochodu elektrycznego i jak to wygląda na zasadzie porównania. W tej tabeli wskazałem dane wejściowe oraz dane wynikowe. Po lewej stronie mamy podzielone na 10 lat użytkowanie samochodu. Dalej mamy liczbę przejechanych kilometrów rocznie. Cenę benzyny, oleju napędowego w złotówkach za 1 litr. Średnie spalanie przyjąłem 6,5 litra na 100 km. Później cena energii elektrycznej, taryfa nocna w złotówkach za 1 kWh. Przyjąłem Tauron, taryfę G12W w poprzednim roku oraz średni koszt przejechania samochodem elektrycznym na 100 km. To przyjąłem wartość 16 kWh. No może to jest jazda po mieście, też autostradą, także to tak średnio mniej więcej 16 kWh przyjąłem. A po prawej mamy dane wynikowe, czyli koszt przejechania samochodem spalinowym, tej ilości kilometrów elektrycznym i jaka jest tego oszczędność. Z kolei całkiem po prawo przyjąłem też możliwość kosztów, przyjętych kosztów za parkowanie w mieście Kraków. I teraz tak, po lewej stronie po roku użytkowania samochodu elektrycznego przejechany 25 tysięcy km, przyjmując cenę energii elektrycznej 29 groszy z poprzedniego roku i koszt przejechania na 100 km samochodem elektrycznym gdzieś 4,64, to rocznie wychodzi nam, że koszt przejechania takim samochodem elektrycznym tych 25 tysięcy wychodzi około 1160 zł, natomiast przy spalinowym wyszłoby nas to 8450. Gdybyśmy przyjęli średnie spalanie 6,5 i cenę 5,20 przy tych ilościach kilometrów. Zatem oszczędność przy samochodach elektrycznych na rok to ponad 7000 zł i narastająco 14 tysięcy po 2 latach, po 3 ponad 21, po 4 prawie 30 tysięcy zł, po 8 58 tysięcy zł. Nie wliczałem w to oszczędności z racji darmowego parkowania w strefach parkowania, ale gdyby to jeszcze doliczyć, to po roku mamy ponad 16 tysięcy zł oszczędności. Tutaj oczywiście wziąłem pod uwagę wszystkie trzy strefy, bo elektrykę możemy po prostu parkować w wszystkich strefach, więc nie przyjmowałem ani jakiejkolwiek innej pojedynczej, więc wziąłem wszystkie pod uwagę, a taki mniej więcej koszt wynika z danych Zarządu Dróg Miasta Krakowa. I biorąc pod uwagę też strefę parkowania, to rocznie byłoby to 16 tysięcy zł, po 4 latach już prawie 50 tysięcy zł, po 4 latach 65 tysięcy zł, natomiast po 10 to jest prawie 163 tysiące zł, jeżeli by cena parkowania nie wzrosła w strefie, więc ta różnica byłaby mniej więcej taka. To jest wielka kwota. Nie wziąłem tutaj pod uwagę kosztów serwisowania napraw samochodu spalinowego, gdzie koszty są na pewno większe niż przy elektryku. Też nie wziąłem pod uwagę przepraw promowych czy jazdy buspasami, gdzie oszczędzamy czas. Też przy oszczędności nie wziąłem pod uwagę tego, że samochodem elektrycznym jest większy komfort jazdy, są lepsze osiągi i możliwości takiego samochodu, przyjemniej się jeździ. Więc to w ogóle nie jest wliczone, a gdyby to jeszcze wszystko przeliczyć na złotówki, to ta oszczędność za dany okres jeszcze ogromnie by wzrosła. Także widzimy tutaj, że ewidentnie koszty jazdy samochodem spalinowym są horrendalnie duże w porównaniu z jazdą samochodem elektrycznym.
Tutaj w żółtych polach możemy sobie wpisać swoje wielkości. I tak powiedzmy, to wszystko nam tutaj zmieni się, prawda? Jak mamy 20 tysięcy kilometrów przejechane, no to automatycznie ta oszczędność zmaleje, bo im mniej jeździmy samochodem, no to tutaj ta oszczędność jakby maleje proporcjonalnie. Też cena benzyny możemy dowolnie tu wpisywać zgodnie z realiami, średnie spalanie, jakie mamy u siebie. No i to samo w przypadku energii elektrycznej. Ten link podam do tej tabeli, podam link pod filmem. Także zachęcam do własnego przeliczania, badania, ile to oszczędności jest przy samochodzie elektrycznym. A póki co dziękuję i pozdrawiam.